Okej, już zaczynamy drugą połowę. Wchodzą zawodnicy Chelsea i Paris Saint-Germain po pierwszej połowie porażki dla PSG. Chelsea 1-0. Strzelił, przypomnij kto? Ibrahimowicz. Chodzi o Chelsea. Ivanović. No, Ivanović, bo pomylił ci się z Ibrą. Ibrahimović. Zdarza się, no, bardzo podobne. Ibra tylko, bo kurde. No, lepiej mówić Ibra, faktycznie, tak. Lepiej mówić Tak. Albo Zlatan po prostu. Moja pomyłka, tak. Nie, no, zdarza się każdemu. Ale zaczynamy. Tak, już rozpoczęcie, ja zacząłem w sumie chyba to nagrywać już nawet. To jest druga. Tak, 36 minuta dla Ivanovicia była minutą sławy i cykanych fotek, selfie. Tak. Ale nie, no. Cieszyna Francesco Tottiego i tak nie przebije wszystkiego, bo to jest po prostu szczyt wszystkiego. Zrobić sobie selfie po strzelonym bramce. To jest naprawdę piękne. Dziwne, że nie dostał jeszcze kartki za to, no bo w sumie strzelić sobie selfie, jak strzelił bramkę, chyba nic złego. Choć to nie było działanie charytatywne, tylko po prostu strzelanie sobie sweetfoci. Okej, tutaj Chelsea straciło panowanie nad piłką przez chwilę, ale to nie ma znaczenia, bo Chelsea pewnie tutaj już ochłonęło. PSG może też już troszkę się pozbierało po utraconej bramce. No Siriju no nie jest najlepszym bramkarzem. Ja od zawsze uważałem Siriju za bardzo ponadprzeciętnego bramkarza, ale nie takiego na klasę światową. W porównaniu oczywiście z Courtois albo Czechem. Z Czechem to już nie ma co się porównywać, bo Czech to jest no żywa legenda. O! Tutaj jakaś ofensywna przepychanka była, ale chyba nic poważnego. Lavezzi, Maxwell. Tutaj zablokowana piłka przez kogo? Tam jakiś czarnoskóry był. Ramiresa. Tak, Ramiresa zablokowana. No, zobaczmy teraz. Okej, Maxwell. Może dośrodkuje, może coś poda. Nie, podał do Verratti'ego, może Verratti dośrodkuje. Coś okiwał. Nie zagwizdał, bo tutaj albo jeden się przewrócił z PSG, albo drugi z Chelsea, więc postanowił, że daruje. No cóż, tutaj mogła być znowu sytuacja na bramkę, ale no cóż, Chelsea bardziej czujne i drapieżne. David Luiz dalej na tej pomocy. No, dla mnie to jest w dalszym ciągu zaskoczenie. Bo w Chelsea to nigdy nie był na tej pozycji. Chyba, że Mourinho tam go może raz dał, tylko że ja o tym nie wiedziałem. Tutaj teraz Lavezzi, Matuidi, Maxwell. Maxwell już się zastanawia co zrobić, biegnie za piłką. Przed piłką. David Luiz, Ibra. Tu wycofanie bardziej mi powiedział niż zaatakowanie. Cały czas. No nie wiem co ten Ibra robi. No i dla mnie to możliwe, że... Możliwe, że znajdzie kiedyś moment? Może teraz? Może teraz? Nie. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie. Bardzo dobra reakcja. To by było... Chelsea. To albo był Terry, albo Cahill. Któryś z Anglików, ale to chyba bardziej Terry. Costa faulowany. No, Costa sfaulowany przez Thiago Silva, kapitana. Oho, jeszcze dostał chyba headshota. No, musiał dostać takiego ładnego headzika. Nie dziwne, że nie dostał kartki. Ale okej, może Costa będzie miał wstrząs mózgu. Lepiej uważać na Costa, bo jak się Koście załączy trybik, być niebezpieczny. Była taka sytuacja z Manchesterem City, kiedy Pablo Zabaleta sfaulował Costę. I tutaj już była po prostu walka, taka trochę wzrokowo przepychankowa. No. I trochę też słowna. Zapewne, bo
Co to PSG teraz robisz? Trzeci chyba faul z kolei w tej połowie. Nie, to niezdrowo to wygląda dla PSG. Cały czas chyba grają determinacyjnie. Jakby już stracili po prostu nadzieję na lepszy rezultat. Okej, tutaj chyba troszkę nieudana akcja. Dwie piłki wylądowały. Przypadek? Nie sądzę. A Mourinho chyba cały czas zadowolony. O, ładnie było 2-1. Teraz było bardziej 2-2. Teraz jest 2-1. I tutaj taki... O kurde. Znowu? Faul? Nie, nic nie było. Bo to już było w sumie na linii autu. Dobra. O, teraz Chelsea faulowało Verratti'ego. To Chelsea czasami robi strasznie dużo fauli dzisiaj ze strony Chelsea, a to mi się nie podoba. Kurde, to są takie mocne dosyć faule. Nie na tyle mocne, żeby mogły zagrozić zdrowiu, ale... czy bezpieczeństwo, ale zdrowiu mogłyby zagrozić, jeżeli no, taki faul właśnie tego... Fabregasa. To już faktycznie nie wyglądało zbyt dobrze. Na kim on to zrobił? Jeśli dobrze pamiętasz, bo ja nie mogę sobie teraz... Luisie. Na Dawidzie Luisie. David Luiz został brutalnie sfaulowany przez Fabregasa. Teraz on tutaj wysokie podanie teraz do cały czas próba... Verratti'ego. Oj! Nie, to już jest wymuszone. Wymuszone? Zobaczmy. Powtórka pokaże nam dokładność. Wydaje mi się, że to wymuszone. No! Powiedziałbym, że wymuszone. Przy hazardzie zdecydowanie bym powiedział o ręka przez Dawida Luiza. Ibra chyba dobra, się już burzy. No ale co? Może mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, że nie wykorzystuje sytuacji. Dokładnie, tak samo jak nie wykorzystał rzutu wolnego, który wystarczy zauważyć, który, że to nawet chyba 20 metra nie było. Wystarczy zauważyć, że przechodzą bardzo łatwo przez linię obrony. No właśnie. Wykorzystują... To chwila są w polu karnym. No właśnie, a mimo wszystko nie wiedzą co robić. A Chelsea miało dosłownie jedną lub dwie akcje. I to już chyba pierwsza żółta kartka dla Gregorego van der Villa. O, tutaj... Tak, tutaj faul od tyłu, zdecydowanie brutalne zagranie. Czyszczujo holenderska, jak mogłeś mi sfaulować takiego piłkarza. Oj, zapamiętaj, będzie Quicksell. Oj, będzie na FIFA World, będzie Quicksell. Tak, zdecydowanie. Na 15 też go z Quicksellu, jak będę go miał kiedyś. Oczywiście. Jak mi się trafi w paczce, to jako Quicksell. Jako pierwszy wyleci. Dokładnie. Quicksell. Teraz Fabregas wystartuje z rzutem wolnym. No to może być ładne, niby jest daleko, ale... Ale zablokowany przez Maxwella, ale William jednak szybki... William... Spalony? Nie. Chyba zrezygnował już. Bo to nie miałoby sensu. Dobrze, Thiago Silva. Zastanawia się komu podać, jednak do Gregorego. David Luiz. A to jest nowe wyzwanie dla Davida Luiza na pozycji pomocnika defensywnego. Jeszcze środkowego. Musi być naprawdę coś wyzywającego dla niego, ale tu ci... O! Tutaj pociągnął Fabregasa trochę za tą koszulkę przed nią. Trochę to wyglądało też niesmacznie. O, tu Mourinho się lekko też obudził. Jakby mógł, to teraz by się wydarł na Dawida Luiza, ale to już by było nieprzepisowe. Zdecydowanie. Okej, tutaj Blaise Matuidi. Blaise, nie wiem, to się mówi po francusku dobrze. David Luiz, Silva, Verratti, Luiz, podanie do Maxwella. Maxwell zastanawia się, podaje do Matuidiego, dośrodkowanie i 1-1! Jednak! Nie wierzę, Cavani zaktywował swój urugwajski mózg i wykorzystał swoją 3-metrową głowę średnicy niczym Hulk w czternastce i tak mamy zdrową bramkę dla
Paris Saint-Germain. Wreszcie się obudzili, wreszcie wykorzystali sytuację ze Chelsea. Bardzo... Gra defensywnie, ale tak nie super defensywnie, ale no tutaj w końcu już Courtois, nie wiem, stracił po prostu już chyba lekko koordynację ręka-oko. Może po prostu był zdezorientowany. To też, bo ta sytuacja... No i Cavani w sumie teraz jakby się... jego los zwrócił za tę obronioną główkę tego, Courtois. No nieźle, no powiem, takie mecze są chyba najbardziej emocjonujące. No, no. Nawet nie chyba, a na pewno. Na powyżej 100% zgadzałbym się. I teraz, no, Chelsea tutaj ofensywnie, taktyczny faul. Taktyczny faul. Ale Vanderbilt teraz musi uważać, bo teraz to już nie ma jajec. Jak mi sfaulował Hazarda, to czeka go... coś pięknego. No on będzie wiedział co. Coś o trzycyfrowej liczbie. Okej. Okay. Thiago Silva, mistrzowskie wybicie dolne piłki. Może bardziej takie wybicie prostopadłe. Powiedział tak fachowo też. I teraz gwiżdżą znowu na Chelsea, ale też mogą i na PSG. No to jest jednak João Cuadrado, ten z takimi kolco dreadami. Ale teraz zobaczcie, Chelsea będzie... Nie byłbym zdziwiony, jakby Cuadrado został wpuszczony na drugiej połowie. Ale w sumie to jest Liga Mistrzów, to się jeszcze mogą dogrywki zrobić i karne. Więc tutaj już jest maksymalna dawka porcji emocji. O, Mourinho nie jest zadowolony? No nie, bo jego misterny plan, który działał przez w sumie od 36 minuty do 53, 4 uległy. I teraz Fabregas i Siriju bez problemu. Co to za przepychanka? Spokojnie. O, Thiago Silva uspokaja. Bo to w sumie trochę to wyglądało, jakby się miała zaraz kłótnia. Tutaj zdecydowanie Maxwell sam się wywrócił. A tutaj też ta druga sytuacja Davida Luiza, jak on się wywrócił. Ale nie, to był faul, nie? No. Bo w sumie ich piłka, to musiał Chelsea sfaulować. Trochę... pochopny krok dla Chelsea. Paulus. No cóż, zapowiada się. Naprawdę. Zapowiada się, kurde, no. Ciekawa druga połowa jest. To będzie fenomen tego meczu. Po tym meczu to będzie fenomen. Kto wygra? Bo teraz to się gra wznowiła wręcz. Odnowiła. Już Chelsea musi zacząć grać zdecydowanie bardziej. Na bardziej poziomie atakować, zaawansowanym. Ale już to już nie ma żartów. Jeśli już PSG się obudziło i wykorzystuje sytuację, to musi zacząć grać. A najbardziej mnie zdziwiło teraz reakcja Courtois. I tu już właśnie kolejna sytuacja mogłaby przyświecić prowadzenie PSG. A dokładnie, więc i chyba jest, muszą uważać. I chyba jest rzut wolny. O ile się nie mylę z ustawienia teraz zawodników. Podwtórka pokaże. Dziwne. A, rożny. To co innego. Terry musiał wybić. Zablokowany, dobrze. Ale... Mówię, Terry jest tutaj najbardziej przytomnym zawodnikiem. A, i doświadczonym. I doświadczonym. Ja powiedziałem, że... Tak, mówiłeś też poza nagrywaniem tego komentarza meczu ligi. Teraz Cavani znowu może zagrozić. Niestety tutaj już Terry, jak zwykle z jego doświadczeniem i... poziomem umiejętności no po prostu no obrońcy, ja powiedziałem obrońcy, ktoś kto spędził tyle lat z Chelsea wie jak grać. Zlatan Ibrahimowicz przy ataku teraz kombinuje, bo jest 2 na 1 2 na 2, 3 na 2 Zlatan! I nie wierzę, nie ma, bardzo dobra obrona. O kurde,
O, ale ta... Ho, co to jeszcze się stało? Jeszcze swojego poturbował. David Luiz, Blaise'a Matuidi'ego, ale jeszcze wcześniej ktoś tam z obrońców albo pomocników został też zwywrócony. Ale teraz jakie emocje wrzą w widowni, nie tylko przed telewizją, ale też przede wszystkim na tym stadionie. Bardzo dobrze zaczyna grać PSG i to jest właśnie to, bo pokazują, że są w stanie wygrać z Chelsea, Znaczy jeszcze nie wygrywają, ale to... ale mogą wygrać, są w stanie, tak jak Tak, powiedziałem. no naprawdę, drzemie w nich taki... taki stoicki potencjał. Nie są w stanie się jakby poddać, ale też po prostu niekiedy się w nich uruchamia myśl determinacyjna. Tak już to powtarzałem nieraz. Jak na przykład stracą bramkę, to na przykład też już po prostu się wypalają w kilkanaście sekund i po prostu przez kilkadziesiąt minut nie potrafią wyprowadzić konstruktywnej akcji. I tutaj ładna, taka ekwilibrystyczna postawa Siriju. Bo mało brakowało, a Hazard z jego szybkością i siłą strzału mógłby, no niestety, zabić strzałem takiego Włocha. No i tutaj znowu faul na Hazardzie, już chyba po raz, może trzeci, czwarty w tym meczu, ale tu Zlatan, tu już zagroził, tu już pokazał w końcu swoją klasę. Tak, tylko bardzo podobny też strzał do strzału w Saint-Étienne, kiedy Zlatan biegł z piłką i strzelał też prosto w stopę Rufiera. I to był właśnie też podobny strzał z Zlatana, tylko że z bliższego dystansu. I tutaj już, no PSG, kolejny kontratak się zapowiada. Zapowiada się Ezekiel Lawecki, być może jeszcze Bez zdąży po strzelił, piłkę. ale No, stracił piłkę Ramirez, tutaj zdecydowanie przejął kontrolę nad piłką, a teraz Diego Costa, nie Costa. O, Costa, tak, Diego Costa, o, jaki oj. macho się z niego zrobił. O, proszę, teraz właściwie już przestał nad sobą panować przez ułamek sekundy, kiedy to został Tak, został wywrócony. zdecydowanie podcięty, to złe zachowanie Luisa. Ale to na pewno, no tak, bo skoro pchnął Luisa, to musiał on sam być w tej sytuacji, której podciął Costa. Ale naprawdę cieplutko, tutaj się Rabiot Rozgrzewają się. rozgrzewa. Teraz Adrien Rabiot, sorry, zamywa już praktycznie cały skład PSG. Prawie że. Tutaj Chelsea przy piłce, faul PSG. Verratti ciągnął trochę zawodnika, pomocnika Chelsea. Chyba pomocnika. Ale raczej to musiał być pomocnik, bo pomocnicy właśnie są bardziej przy w centrum boiska, to też bardziej się powinno ich tutaj obserwować, bo to oni w końcu wyprowadzają akcje dla tych atakujących. Javier Pastore, tak, wykazuje się teraz znajomością nazwisk piłkarzy PSG. O, komentator powiedział, czyli się zgadza z tym, z moim rozeznaniem. Tutaj Siriju wykop tą piłkę, o, bardziej wolał podać górnym wysokościowym. Tu już nieprawidłowe wybicie. A Diego Costa już nerwy się, wszystkie strzępki żył, nerwów rozerwane. Ale w sumie Costa z Dawidem Luizem, o tu Oscar się rozgrzewa. Oscar to też naprawdę arcydzieło Chelsea. Tutaj jeszcze Cuadrado, nie, tam jest Cuadrado, tam on ma bardziej takie opuszczone dredy. A ten, co to za jest ten, może to jest faktycznie Zouma. Nie kojarzysz Zouma? Aha.
Ten, takich kolczasto dreadowatych. Tak. No to musi być Zouma. Zouma. On zawsze schodzi na... za tego... znowu faul na hazardzie, no nie wiem. David Luiz chyba gra taktycznie, ale też bardzo niebezpiecznie. O kurde, ale wybicie. No, no, a to był Ibra, to w sumie... trudno się nie dziwić, że on mógł wybić piętą. Tą piłkę Ibra na pozycji. No. No, to klasa światowa wybicie. Choć nie jest obrońcą, to mimo wszystko ładnie to wybił. O, jak Cavani! O kurde! To było kolejne niebezpieczne... O, brzydkie zagranie. No, kolejne, drugie już nie, fantastyczne zagranie. Iwanowicz, zdobywca bramki w 36 minucie, niestety zbuzowały mu się emocje i no, podciął. Bardziej haka mu podrzucił. Taką kotwicę. Okej, teraz rzut wolny dla Paryżanów. Teraz Zlatan może jednak zaskoczy świat i może wykona coś prawie... Nie, to nie, myślałem, że Ibra. Przepraszam, to Lavezzi. To Lavezzi będzie wykonywał rzut wolny. Ło, David Luiz, prawie że. Znów niebezpieczna sytuacja. Tak. Ale Courtois tutaj był przytomny. W miarę. Tak, tak, to już dobra dotknął? Reakcja. Nie. Dotknął, dotknął. Tak jakoś mi to nie wyglądało, ale no musiał koniuszkiem palca dotknąć. Albo się musiało też od obrońcy odbić. O, i kolejny rożny. No rożny w rożnych to PSG wygrywa. Bez wątpienia. Ile już rożny? Chyba 4, 5? No, wydaje mi się, że jeżeli chcą faktycznie by Paryżanie osiągnąć ten szczyt. Chodzi mi bardziej o to, że... Aha. No i tutaj bardzo już dobrze. Courtois. Bez problemu. Mam piłkę. No, profesjonalne wyłapanie tej piłki, wyłowienie. Ale tutaj ten atak Ibry, no, mogło się skończyć, ale ustawienie bramkarza, jak i obrońcy Terego, no, palce lizać. No, jak już mówiłem, to tyle razy Tery to jest naprawdę zawodnik, to pierwsza klasa. On już ma w tej świadomości ustawienie i po prostu jak już, trajektoria mówię, lotu piłki. Jak już ktoś wie, tyle stanąć. Lat gra w Chelsea, to wie doskonale jak grać i widzę angielskie i kurde. Tak. Cavani też Dobra. Będzie w informie, miejmy nadzieję. No. Choć tak na niego narzekałem w lidze francuskiej, to też w lidze mistrzów mówię, że jest skuteczny. I znowu Hazard, no kurde. On dzisiaj to jest normalnie jak mur berliński. Co go dotknie palcem, to się wywróci. No nie podoba mi się to. Nie pochwalam zachowania Paryżanów w stosunku do Hazarda. Ale no, oni to robią po to, żeby nie dopuścić się kolejnego zagrożenia, które Chelsea wywołało. No tak, dokładnie. Teraz Ibra! O! No i tu kolejny faul i na Ibrze chyba. To nie wyglądało. To znowu Chelsea zagrało nieczysto. Ale nie. To jednak Ibra. Okej. Odwołuję to, co powiedziałem. Myślałem, że mój wzrok to dobrze odczytał. Ale sędzia lepiej to widział i podyktował rzut wolny dla Chelsea. Ramirez! Szybki... Wycofanie. Tak, wycofanie. I to już naprawdę brzmi nie ciekawie w stronę Chelsea, bo teraz to właściwie Paryżanie mają tą przewagę, którą mieli przez pierwsze 30 parę znów, minut. Znów jest teraz ta krew, która towarzyszyła do końca pierwszej połowy Chelsea.
po bramce i teraz czyli ta... wybicie piłki. Teraz, o kurde. Ibra, wstawaj, nic ci nie jest, hopie. Prawie 2 metry. No, stało. Na całe szczęście, ale nie podoba mi się zachowanie Chelsea. Też w stosunku do Ibry. Czyli jeżeli chodzi o faule, to te drużyny to mogą naprawdę zrobić miażdżącą krzywdę. No tak, tak. Zarówno Hazardowi, jak i Ibrze. Ale Vanderbilt będzie Quicksen, no, nie ma co tu dyskutować. Sfaulowaliśmy tutaj najlepszego zawodnika pod względem overalla w grze, w meczu, no. Nie ma mowy, będzie Quicksen. Ja jeszcze to nagram. Jak go skwikseluję. Oho, ładne wybicie. To pewnie Terry, jak nic Terry. Bardzo możliwe. No i Courtois bez problemu. Wybicie kogoś tam musiał złapać. Iwanowicz. No nie wiem, no. Trochę dla mnie to już jest... Nie, to było... O! Czyżby Fabregas coś wykombinował, bo on jest bardzo celny. Nie to, że ma dużo siły, ale ma naprawdę celownik odpalony zawsze. Nie, bo raz widziałem taką reklamę, gdzie CS Fabregas i Mario Balotelli pokazywali jakby pokaz swoich umiejętności. Jakaś reklama butów z Nike to były, tak, to była reklama butów Nike. I jeden reprezentował celność, a drugą po prostu siłę. No, no. To mi, ta reklama mi się jak najbardziej podobała, jak jeden celnie przez 30 manekinów przestrzelił bramkę bez żadnych draśnięć, a Mario Balotelli pięknie przebił klatę manekinu. No mało siatki nie przebił. Dobra, mniejsza z tym, wracamy bardziej do komentowania tego naprawdę przeepickiego meczu. Tak, mecz jest naprawdę emocjonujący. Dokładnie, dystans jaki przebyli Chelsea 82 kilometry, tak? Nie, to w metrach bardziej jest chyba wyliczone. Niemożliwe. Aha, bo może liczą na ten, na całą drużynę te kilometry. Mhm. Więc to możliwe, że tak... Tak, bo przecież bramkarz nic nie biegnie prawie. O, żółta kartka dla Blaze'a. Kto dostał? Fabregas! O kurde. Nie podoba mi się faulowanie Chelsea, zdecydowanie. No Fabregas już dostał jedno ostrzeżenie, więc teraz no nie już nie tędy droga, jeżeli chcą zdobyć... Puchar Ligi Mistrzów, no to... Nie, to co oni teraz reprezentują to jest... No nie powiem, że żenada, ale po prostu to jest nie na poziomie. No nie tędy droga. W lidze angielskiej są na pierwszym miejscu, a w lidze mistrzów mogą być równie dobrze ostatni. Ale to jest właśnie ta presja, którą teraz Chelsea odczuwa i chyba z większą częstotliwością. David Luiz. To jest naprawdę siła, która na Mundialu pokazała, że wycelowała i zaskoczyła. To chyba był mecz z Chile bodajże. Może ty nie oglądałeś całych meczy mundialowych w Brazylii. Ja owszem. Możliwe. Albo to mógł być też, nie wiem, Kamerun. Chociaż już nie pamiętam, jakie były dokładnie mecze w kolejności chronologicznej w Brazylii. Tyle wiem, że z Chorwacją zaczęli. W 11 minucie Marcelo się no trochę ośmieszył bramką samobójczą. Ale dobrze. Tutaj... O kurde. Dziwne, że tego Costa nie odczuł. Bo tam trochę Verratti go kopnął. Prawie w piszczel. Ale mniejsza z tym. Wyrzucają z linii autu Chelsea. Tutaj Verratti. No Verratti tutaj dzisiaj aktywny. Powiedziałbym nawet nadaktywny. Oj, coś zaczynam mieć wrażenie, że to Chelsea już gra zbyt agresywnie. Nie.
No tutaj będę szczery i powiem, że teraz to Chelsea już po prostu traci nad sobą momentami kontrolę, jeżeli chodzi o zgranie. Tak, to jest. Tracą po prostu zmysły. Znaczy, no zmysły jeszcze nie stracili, no. Costa może. Costa to może. W jego przypadku to jest możliwe. Verratti, Blaise Matuidi, Maxwell. Zastanawia się, co zrobić. Pewnie do Luisa poda, tak myślałem. Luis wycofał do Thiago. Znowu do Dawida. No Fabregas to aż kurde się prosi, żeby znowu takiego Dawidka popchnąć. Ale to już jest dla niego ostrzeżenie, że jak to zrobi, to już jest albo czerwona, albo takie już podsumowane pouczenie. Teraz Zlatan. Może dośrodkuje, może poda, tak jak w sumie drugie opcje podania. Verratti wycofuje do Dawida. Dawid przez chwilę chyba stracił interpretację wymyślanego podania piłki. Dlatego tak teraz Marquinhos? Czy ja widziałem Marquinhosa? Czy mi się... Ta, Marquinhos, tak, zgadza się. Chyba jeszcze nie wymieniałem w tym komentarzu jego nazwiska. Chyba nie jest taki bardzo aktywny. A po prostu go nie wymieniałem. Okej. Piłka autowa dla Paris Saint-Germain. Podanie do Siriju. To by było chyba trochę zagranie na czas. Teraz taka chwila ciszy, bo tutaj słyszałem, że Willian się trochę nauczył sposobu działania na skrzydle od Hazarda, ale to jednak właściwie nie wystarcza w tym meczu, żeby po prostu całkowicie zaskoczyć. Tutaj teraz Paryżanie muszą się bardzo obronić przed dość niebezpiecznym atakiem Chelsea. Tutaj właściwie Chelsea szykuje się na atak, Willian. Może dośrodkuje. Musi próbować teraz, jeżeli chce, to jest ta akcja. Jeżeli chce dać zwycięstwo w tym meczu, to... O, no Dawid Luiz. Dawid Luiz, to jest zdecydowanie kartka. Zobaczymy. Już kolejne zagranie Dawida Luisa. Na Iwanowiciu. Paul. Na faul. Znaczy niekoniecznie na Iwanowiciu tylko, bo nad jego kościem. Chodzi mi ogólnie... O podcinki. To już jest kolejny... Tak, to już jest kolejna podcinka, to już jest kolejny... To nie był taktyczny faul. No faktycznie po minie Iwanowicza to tak nie wyglądało. Ale jednak sędzia odpuścił. Jak dla mnie to było chyba kardynalne posunięcie. No cóż, zobaczymy. To może być złota. To może być kolejne. No, Paryżanie trzymają. Hazard. Mają obronę, ale... Hazard tutaj teraz może zaskoczyć. To... A tutaj taranowa przepychanka Cavani, może to się skończyć kontratakiem dla Paryżanów, ale nie wiadomo, wycofanie Maxwella do Thiago. Muszą teraz rozegrać to tak, żeby rozproszyć właśnie zawodników Chelsea, żeby móc spokojnie przejść. A jeszcze fajnie by było, jakby to właśnie Ibra był zdobywcą bramki. No, ale to dla niego będzie ciężkie. Czyżby Fabregas... Czyżby Fabregas? Nie, dla Paryżanów chyba. Tak, dla Paryżana. Tak, Verratti. Verratti. Być może Laurent Blanc zrobi zmianę i wpuści Thiago Motte. Tak tylko przewiduję. Bo Verratti, jak i Motta są na pomocy defensywnej, to w sumie pierwsza zmiana Mourinho. Zouma będzie wchodził pewnie za Cahilla. Nie, to Cuadrado, przepraszam. Czyli zobaczymy pierwszy, może już nie pierwszy występ, ale pierwszy występ w Lidze Mistrzów Chelsea, w barwach Chelsea. Joana Cuadrado, który sporo miał występów w Fiorentinie. Nie znam jeszcze dokładnych i na pewno nie poznam szybko danych ilości meczów rozegranych Joana Cuadrado dla Fiorentiny. Ale to jest też bardzo szybki
skrzydłowy, tak, bo za Juliana to na prawym skrzydłowym to ja bym powiedział, że on jest trochę szybszy od Williana. Ale to nie wiem, czy w rzeczywistym świecie, bo tyle w grze to on jest szybszy. Ponad 92 tempa, bo już nawet i 3. Więc to nie jest byle co, jeżeli chodzi o skrzydło. Więc Mourinho dokonał ciekawego zakupu. Teraz David Luiz, Matuidi, Maxwell. Czyżby zmiana... O! Loic Remy. Pewnie będzie zaraz kolejna zmiana. Za Diego Costę. I niestety Cavani nie wycelował dobrze tego strzału, nie sprecyzował jego położenia. No i... O! To mogła być naprawdę setka. No cóż, było blisko. Ale mógł też równie dobrze Courtois obronić. Był blisko i tak bym mógł to obronić i nawet złapać. No cóż, Cavani teraz troszeczkę się mógł ośmieszyć. I to bez dwóch zdań. No mimo tego, że strzelił bramkę, tak też po raz kolejny niecelnie. Javier Pastore będzie teraz wchodził za Ezequiela Lavezziego na lewe, nie, na prawe skrzydło, bo nie ma Lukasa. Okej. No w sumie Argentyńczycy chyba pewnie też grają w jednej reprezentacji Argentyny. Chyba. Nie wiem, czy Pastore gra, a jeśli gra, to dobrze. 80. prawie druga minuta. I tu się naprawdę może... Diego Costa za Loic Remy'ego. Czy to dobry wybór? Nie wiem. Ja myślę, że Mourinho chyba wie, co robi. Mimo no cóż, wszystko... zobaczymy, mimo wszystko chciałbym jeszcze zobaczyć. Ta, piękne zakończenie Chelsea. Teraz zagranie na obrońców. Thiago Silva zastanawia się, wycofuje do Davida Luiza. Już dwie zmiany zostały wykorzystane przez Jose Mourinho i jeszcze jedna zmiana u Paryżanów przez Blanka. Marquinhos. Nie. A, Marquinhos. W sumie. Tak, Marquinhos. Muszę teraz rozpoznawać z daleka tych piłkarzy, bo to mi wtedy daje łatwość też na przykład nie tyle komentowaniu, co właściwie zastanawianiu się, kto do kogo podał albo wybił. Maxwell. Javier Pastore. Dośrodkowanie nieudane. Za mocno. I jeszcze na złej pozycji. Ja by trochę w sumie, ale tu Cavani naprawdę zawalił taką sytuację, która mogła, mógł spróbować z lewej nogi. Może też by spróbował, ale bardziej by to zagroziło. Może nawet by był rzut rożny, kto wie. No ale raczej wątpię, żeby... O, Oscar, pewnie ostatnia, no raczej już ostatnia, za Fabregasa. Czyli teraz pewnie zniwelował, czy te żółte kartki. Nie, Iwanowicz gra cały czas. Okej. Jose Mourinho już zdążył wszystkie zmiany w tym meczu. Oscar trzy razy się przeżegnał. W sumie tak zawsze robił. Nie tylko w Chelsea, ale i w reprezentacji Brazylii. No i Mourinho teraz musi tylko już liczyć na tą trójkę, którą wymienił, jak i cały skład. Jak myślisz, te trzy zmiany były korzystne i ręka? Nie. Cuadrado sfaulował? O, Costa wściekły. Tylko ciekaw. Jestem tylko ciekaw, co Chelsea planuje robić pozostały czas. Tak. Jest 1-1. I ale cały czas atakuje. Będą dwie minuty doliczone na pewno. Tego jestem pewny, że dwie minuty. O kurde. O Jezu! Ale by to Cavani wykończył.
Niesamowite, ale no źle też musiał Cavani, w złym momencie musiał się wybić. Efektowne. No bardzo, powiedziałbym, tylko szkoda właśnie, że ta piłka nie trafiła do zewnętrznej stopy Cavaniego. Naprawdę szkoda, ale no dzisiaj powiedziałbym właściwie, że to Cavani bardziej odwala robotę niż Ibra. Ibra coś nie wykorzystuje sytuacji, bardziej polega na swoich kolegach z drużyny. No znaczy, bo w sumie jak jeśli chodzi o ligowe mistrzostwa, to właściwie Ibra bardziej woli działać jako asystent dla swoich tych partnerów. I tu naprawdę, no tutaj Pastore ładnie tą piłkę i Cavani, no blisko, naprawdę. Ale wątpię, żeby to trafiło, gdyż ustawienie Cahilla i Terego mogłoby z pewnością zablokować strzał. To było za dużo jak na Cavaniego zrobić z przewrotki strzał. Choć mógłby, naprawdę. Nie wiadomo, mógłby na pewno. Ale raczej wątpię, żeby dorównał takiemu Luisowi Suarezowi, który tamtą niedzielę zrobił z przewrotki bramkę. Sam widziałem i to jest naprawdę, to jest klasa światowa, jeżeli chodzi o takie strzały. Takie efektywne i nie dość, że efektywne, to przysłaniające efekt kompletnego omamienia bramkarza, rzecz jasna, bo to przecież, ale też i cały zespół. Bodajże tam chyba z Levante grali Barcelończycy. Ale teraz Paryżanie, no, trzymają na pulsie Chelsea, to bardzo. Ale uważam, że Chelsea może wcześniej czy później wrócić do gry. Tak, dokładnie. Możliwe, że Chelsea jeszcze... Kiedy zagrozi, będzie sytuacja... Kiedy właśnie Jose Mourinho już wykorzystał te wszystkie trzy zmiany, które mogą faktycznie przywrócić ich do gry i poprawić jakość zgrania. Choć João Cuadrado teraz będzie po prostu się uczył w Chelsea taktyk pana Mourinho'ego. Verratti, Ibra, David Luiz. 88 minuta, no już niemal końcóweczka drugiej połowy i doliczone na pewno zostaną 2 minuty, bo były 4 zmiany ogólnie. Ibra, no Ibra teraz tu powinien albo walnąć, albo dośrodkować, ale zagrał na spokojnie. Matuidi, no no wątpię, żeby mu się udało strzelić, kiedy on no, raczej nie ma takiego celownika i też siły rażenia. Thiago Silva, Maxwell, Verratti, Marquinhos, Thiago Silva, Matuidi, Pastore, Verratti, Pastore, Verratti, Pastore, teraz to było ja do ciebie, ty do mnie. Pastore. Rzut wolny dla Chelsea. Chociaż nic. To trochę nie wyglądało za ciekawie. 89 minuta. Za chwilę będzie 90. Za kilka chwil. Cavani. Cavani tutaj naprawdę dzisiaj pokazuje fantastyczną grę na ataku. Co za to go tym razem no, muszę pochwalić, mimo tego, że w tylu meczach Ligi Francuskiej, no niestety w tym najbliższym, no nie, w Olympique Lyon, no miał tyle okazji, tyle możliwości, żeby naprawdę
wstrząsnąć nad dominacją. No niestety też ich nie wykorzystywał, ale tutaj jak najbardziej klasę pokazuje, więc ja nie wiem dlaczego Laurent Blanc chce się pozbyć takiego zawodnika, który w Lidze Mistrzów naprawdę zaskakuje. Podał teraz Terry, tak, do Courtois, prawie miał Cuadrado tą piłkę, ale ją stracił, podanie do bramkarza Siridżu, Maxwell, Thiago Silva, David Luiz, wysokie i dalekie podanie do Ibry, a Ibra zastanawia się w dalszym ciągu, co zrobić z tą piłką, żeby faktycznie jakaś akcja się uaktywniła. Wolał jednak podać na spokojnie do Matuidiego. Ibra potem z powrotem do Matuidiego, do Davida Luiza. Pastore dośrodkował, niestety Matuidi nie wyłapał tej piłki, co w efekcie akcja się nie udała. Niestety Matuidi nie dobiegł do piłki. No tutaj powinien być rzut wolny dla Chelsea. Chociaż nie. Właśnie tu powinien być albo rzut wolny, albo w przeciwnym razie karny. Ale sędzia jednak wolał zatrzymać tę sytuację. Okej, doliczone, tak jak myślałem, 2 minuty, bo każda zmiana to pół minuty przedłużenia gry. Czyli no w sumie 2 minuty to jest te 120 sekund dla obu drużyn na zastanowienie się, czy dogrywka zakończy nie wiem, czy tyle męczarnie, co walkę o zwycięstwo w 1/8 finałów Ligi Mistrzów. Za chwilę będzie ostatnia minuta. Właściwie to już jest ostatnia minuta. Verratti do Maxwella. Maxwell, podanie do Ibry i Ibra prawie strzelił bramkę. Courtois obronił. O, mało brakowało zdecydowanie. Zdecydowanie, to już nawet lepiej wyglądało niż w pierwszej połowie. Tu już naprawdę, no o, jeszcze był rykoszet, to już naprawdę nie było zabawne. To już mogło naprawdę przyświecić Paris Saint-Germain o gola więcej. I w przeciwnym wypadku koniec meczu by był. Ale tak, to już na 100% będzie dogrywka. Koniec meczu? Tak, chyba już koniec meczu. A tutaj trochę David Luiz... Próbowany, ale... Iwanowicz, no. Przerwa. No i naprawdę jestem zafascynowany tym meczem. Tak, bardzo dobry mecz. Mamy remis 1-1. I czekamy na dogrywkę. Mam tutaj teraz kontakt między Francuzem a Portugalczykiem. I tutaj ładne oklepywanka ze strony Paryżanów, jak i Londyńczyków. Naprawdę czekamy na dogrywkę. Będzie ta dogrywka? A ta, będzie, musi być. Przez chwilę się tak też zastanawiałem. Tam, czy ja tam nie widziałem przypadkiem Czecha? Bez kasku? Tak, tak. A jest Czech, faktycznie. A, teraz się tam wita z Dawidem, z Luizem. W sumie trochę się nie widzieli, no. Teraz czekamy na nowe relacje. O, to już naprawdę będzie ciekawie w tej dogrywce. Teraz to już tylko może być ino lepiej i lepiej. Zależy dla którego klubu. No, Eden Hazard dzisiaj był taranowany i to na wynos. Cavani tutaj naprawdę klasa. No muszę powiedzieć, no dzisiaj klasę pokazał. Pomimo tego, że raz spudłował, raz obronił Courtois jego strzał, a raz już strzelił, to już jest naprawdę nie lada osiągnięcie. No Courtois, pomimo tej puszczonej bramce, to
sporo naprawdę takich precyzyjnych interwencji wykazywał. Ale czekaj, było chyba full time. Nie będzie dogrywki? Nie, musi być extra time. No i teraz PSG bardziej przy piłce była. 14 tych total tych całkowitych strzałów i tam może mieli chyba połowę z tego celnych. Verratti teraz najbardziej przy piłce był, chociaż nie, Marquinhos widzę, ale przejęci najwięcej to Verratti zdecydowanie, 77, to jest sporo.